Witam wszystkich serdecznie z tej strony Grento, a przed wami jest Zagrajmy w Cry of Fear. No i słuchajcie, powoli będziemy chyba kończyć tą grę, tak mi się wydaje. Tam jest otwarta brama z tego co widzę, musimy uciec z tego szpitala psychiatrycznego. Już powoli chyba wydaje mi się, że się robi ranek, wreszcie po raz pierwszy w tej grze chyba będzie dzień, bo ptaszki tak ładnie ćwierkają. Tutaj niestety muszę zostawić ze sobą Remingtona, ponieważ wolę ze sobą mieć latarnię, ale również i klucz. Tak, klucz, żeby uciec wreszcie z tego wariatkowa. Dobra, Dual World, oczywiście, bo po ciemku nie da się po prostu funkcjonować. O, już się robi rano. Dobra, ostatnim razem pokonaliśmy doktorka, któremu rozwaliliśmy łeb normalnie jakby Simon jakieś uzbrojone buty, jakieś stalowe kapcie, tak mu po prostu rozsmarowaliśmy twarz, co było dosyć dziwne trochę, ale okej. No oczywiście okazał się być chamski ten doktor, ponieważ strzelał nam w ramię i teraz mamy zmniejszoną wytrzymałość. Mental Hospital. Dobra, może nawet skończy dzisiaj już tą grę. Z tego co pamiętam, już ten piąty rozdział okazał się być bardzo krótki. Bardzo króciutki. Poczekajcie, czy to jest tutaj? O, dobra. To słuchajcie, to się wrócimy jeszcze po Remingtona. Broń palna się przyda jak najbardziej. Dobra, Remington. Ale niestety nie można robić Dual World. Szkoda, że nie można mieć latarki do tej strzelby. To by bardzo pomogło. Dobra, wychodzimy. Wreszcie. No i jest jasno. Kurde. Jest jasno. Drop. To przypiszemy do tego. Dobra, spoko. Find your way to home. O, czyli już będziemy do domu zmierzać. No i tak, kurde, to zupełnie inaczej wygląda. To jest zupełnie inna atmosfera. Kiedy widać. Zresztą trochę dziwnie wygląda teraz ta gra. Przez cały czas było tak ciemno, a teraz w końcu widzimy po prostu jasność. No światło, bo dzień jest. Ach, jeszcze muszę się tutaj rozgrzać trochę w mówieniu. Dobra, znowu jest ciemno, a ja wyrzuciłem lampę. Ej, no kurde, no nie mogę się wrócić. O, fuck. Co tu jest? O. Rewolwer, do rewolwera. Nie mam rewolwera. Niestety, dobra. Myślałem, że będzie jakaś sekwencja z ciemnością, ale jednak nie było. No dobra, na razie wezmę ze sobą tą lampę. Skoro i tak mam miejsce w ekwipunku, no to podejrzewam, że muszę iść za tymi lampami. One mnie jakby doprowadzą w stronę domu. Możliwe, że tak będzie. Chyba już tutaj byliśmy, tylko wtedy była ciemno. Była ciemna noc i o. O! Ładnie to wygląda. Nie powiem, ładnie ta woda jest zrobiona. Nie zapominajmy, że to jest mod do starej już gry. Uff. No. Dlatego trzeba docenić starania twórców, tym bardziej, że to jest modyfikacja. Dobra. Use movement key to move about. Use key to this... Dobra. Dobra, dotarliśmy na miejsce. Cieszę się, bardzo się cieszę. Sukces. Dobra, spoko. Przeszukajmy tutaj rzeczy. Może jakaś amunicja, morfina, cokolwiek. Cokolwiek, może się tu coś kryje. Ciekawe, czy mnie coś zaatakuje teraz. O, fuck. Dobrze, że wziąłem lampę ze sobą. Oj, znowu, nieprzyjemna. No kurde, cały czas cały czas to... O, fuck! O Jezu! A tam był zapis. No
Możesz ty w mordę. Mogę się wrócić chyba. Ej, mogę się chyba wrócić, no nie? Chciałem tylko sprawdzić, co jest tam dalej, ale... O, fuck! Dobra, jestem z powrotem. To, co wcześniej zrobiłem, to było trochę głupota, bo powinienem od razu zapisać, a nie lecieć do przodu. Okej. Może to wydropimy. O, spuściłem to tam na dół. Fajnie, przyda się. Dobra. W sumie powinniśmy tutaj ustalić sloty sobie, bo to będzie ważne dosyć. Dobra, kolejna fala powinna zaraz przejść. Naboje, dual wield i jedziemy. I morfina. Świetnie. Te morfiny to już jest nawet spoko. No znowu tam amunicja do tego pistoletu, którego nie wzięliśmy. Ale czy oddaliśmy go doktorkowi? O! Okej. Dobra. Idzie teraz jakiś kanałów znowu. Ciemno się robi, nieprzyjemnie. Tak ładnie na zewnątrz, ja muszę w kanałach. Oczywiście. A, chyba wiem, co to będzie. A, wiedziałem. Wiedziałem, że oni znowu się tu będą pojawiać. O, może ominąłem jakiegoś. O! Wydrop. Teraz jedynka. Jedynka. No, jedynka. Dobra. I dual wield. Aj! O! Ej, chwila, chwila. No nie można tak. Nie można tak nagle. Dobra, co my tu mamy? Musimy płynąć. Mam nadzieję, że się nie udusimy. To jest jakieś światełko. Co tu jest? O! O! Dobra. Muszę zaczerpnąć powietrze. Dobra. Odetnijmy. Trzeba sobie tutaj... O kurde, żebym tylko nie pomylił kierunków. A chyba w tą stronę. Dobra, szybko, szybko. A, okej, tak się przyspiesza. Dobra. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Ej, ludzie! O, fuck. Przypomnę. Fast! Aha, to już zginę. No i zginąłem. No fajnie. Road Lake House. To jest najnowszy. Dobra, jestem z powrotem. Płyniemy znowu. Okej, tędy chyba, tak? Nie tu. Tutaj. O, o, dobra, dobra. Och. Okej, udało się znaleźć. Może sobie trochę odpocznijmy. No, wytrzymałość. Załaduj się, dobra, i płyniemy. Hops, hops, żabką. Hops, hops, tutaj. O, dobra. O, ej, 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 dawaj, dawaj. Matko. Dobra, idzie teraz. Tutaj jest kolejna. O, no, musimy poczekać. Co się kurwa stało? Ej, come on. Nie mogę się ruszyć. Ej, nie mogę się ruszyć. A, co jest? Ej, no... Co tu się dzieje? No właśnie, to kurwa! No co się dzieje?
No w... No, w... Ja pierdolę, jakie to jest pojebane! Nie da się... Kurwa, ta postać jest taka bezwładna. Chciałbym użyć morfiny. A, komando. A, nie czekajcie! O Jezu. To ja się uzdrawiałem. Gdzie teraz mam płynąć? O matko. Jak mnie ten Sivan czasem wkurza, po prostu z jednej strony umie bardzo dobrze walczyć, znaczy no, no całkiem nieźle, całkiem niezły jest. Ale no spróbujcie wstrzymać oddech na 10 sekund i sprawdźcie, czy wam się nie zacznie kręcić w głowie. Prawdopodobnie nie. A niestety tutaj tylko można tak niestety w tej grze można tak długo wytrzymać pod wodą. Po co ja tu przyszedłem? No do cholery. Jasny. Zaraz, jeszcze raz muszę to sprawdzić. Co? O! 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 Ja pierdolę! Co to ma być? Zajebiście, jeszcze jego tutaj brakowało. Spróbuję podnieść ten klucz, albo jak za zbyt długo będę zwlekał. Dobra, zbieramy i spierdalamy. O kurwa, nie wiem gdzie iść! O fuck! No nie widzę gdzie mam iść! Jeszcze raz. Dobra, damy sobie tutaj lampę. Drop. Żeby widzieć gdzie biec. No kurwa, jak ja teraz to znajdę? Czekajcie, gdzie tutaj to jest? O, jest. O nie, ja nie wiem gdzie biec! Fuck, ja nic nie widzę! No to już po mnie. No ja nie wiem gdzie mam... Co, ja muszę się nauczyć na pamięć, w którą stronę skręcać? Dobra, będziemy widzieć. Potem tu. Obrócimy się, wystarczy się obrócimy wtedy tak i już będziemy wiedzieć. Dobra, tu pyk, pyk, powinno wyjść, dobrze. Mam nadzieję, kurwa. Spierdalać, spierdalać. O, dobra, udało się. Dobra, musimy znaleźć teraz te drzwi, które wcześniej widziałem. Dobra, chyba chodziło o te drzwi. I nie mam niestety światła. Dobra. Przechodź. Miałem już za sobą to popierdzielone miejsce. No nie, no kuźwa, no dajcie mi żyć. No i jak ja mam teraz... Czekajcie, coś tu może będą jakieś drzwi? Czy co? No kuźwa, jakie to jest popierdzielone, że tam muszę chodzić. Ach, dziękuję, 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 dziękuję. Bardzo dziękuję. O, jak dobrze jest. O, I'm at Kirkwill now, my home town. I hope everything is okay. Dobra, ja też mam nadzieję. Ech, teraz ta gra nie wygląda w ogóle strasznie, moim zdaniem. To już nie jest ten sam klimat. Dobra, Mental Hospital, nadpisujemy i jedziemy. Wydaje mi się, że już jesteśmy bardzo blisko zakończenia. Jestem bardzo ciekawy, co z tego wszystkiego wyjdzie wreszcie. Remington, świetnie, mamy Remingtona. O! Kurczę! O, to jesteś ty! Dawno cię nie widziałem, siema! Pinokio! Pamiętam, jak na ciebie przestrzałem w drugim odcinku, czy tam w pierwszym. Spotkanie. Bardzo miło cię widzieć. O, tu niewidzialna ściana, tu znowu niewidzialna, znaczy no... Krzaki, jako niewidzialna, a raczej widzialna ściana.
Dobra, to sobie damy pod dwójeczką. Może tu coś będzie fajnego. O, ho, 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 ho. Tam ktoś do nas strzela. No, na większe dystanse lepszy będzie Glock. Gdzie on był? Gdzie ten ktoś do nas strzelał? Teraz sprawdzimy to wszystko. No, do rewolwera, no bo ja. No, niestety nie mam rewolwera. No, jak przejdziemy tą grę, to podobno się uruchomi jakiś dodatkowy tryb. A potem będą jeszcze jakieś kolejne i kolejne, i potem jeszcze custom stories, więc... No, chyba tak szybko się z tą grą nie rozstaniemy. Ale żeby się nie przejadło nam to, ponieważ, no, w sumie, szczerze mówiąc, momentami już mam trochę dość tej gry. Ale żeby się nam nie przejadło nam tutaj wszystkim ta gra, która, powiem szczerze, że jest bardzo fajna, bardzo dobrze zrobiona. O! Słuchajcie, tam jest. O, tutaj. Dobra. Żeby nam się to nie przejadło, zrobimy sobie przerwę od tej gierki i zagramy w coś innego, a potem wrócimy jeszcze. Także pewnie nie raz, ponieważ bardzo dużo jest tutaj kontentu do ogrania. Okej. No, w całkiem fajnej okolicy mieszka sobie Simon. No kurde, już do ciebie idę. Nie przesadzaj, zaraz tam do ciebie przyjdę. Już nie bądź taki zniecierpliwiony. To był headshot. Gdzie zostawiłeś broń? Dobra, tutaj. No niestety, muszę wybierać drop. Assault rifle. No, w sumie wolę assault rifle od strzelby, więc weźmiemy sobie assault rifle. Dobra. Co mnie tutaj czeka? Walki z potworami i kolejne horrorowe sprawy. No, na pewno tego typu rzeczy. Dobra. No, fajnie. Co my tutaj mamy? Czy to jest otwarte? Nie, oczywiście. Wszystko musi być pozamykane. No i słusznie. Słusznie, tak. Słusznie. No, chyba sobie jaja robicie. No, kuźwa! Ej, no ja nic nie widzę. A dobra, jednak widzę. A, okej. Okay. Zwrok nam się... O! Oczy się przyzwyczaiły do ciemności, z tego co ja tu widzę. Znowu ta amunicja do tego pistoletu. Okej. Morfina się przyda. Jest... O, dobra, rewolwer. Sporo amunicji będziemy mieć, której nie wykorzystamy. Dobra, to się nie ruszy. Fuck! Co to jest? Ooo, ho, 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 lubię to. Bardzo to lubię. Dobra, Glock. I obserwujemy, czy coś nas nie atakuje. O! Skąd ty się wziąłeś, człowiek? A, kurde, oni przechodzą przez te. Przez krzaczki. Dobra, musimy użyć morfiny. Morfiny pod trójką. Schowajmy się przed tym łóżkiem z Ikei na wszelki wypadek. Dwójka. I jedziemy z tym gównem. Gdzie ty tam jesteś? No, trochę w niego by wybuliłem amunicji, no ale cóż. Wow, jak w DayZ. Strzelamy. Sapo, kurde. Chore stwory! Gdzie? Tam.
do widzenia państwu. Co my tu mamy? A te! Aj, no co ty taki do mamusi chcesz? Tak się czołgasz na czworaczka? Nie jestem twoją mamą. Spadaj. Dobra, musimy pewnie wyjść tam, skąd wylazły te stwory niedobre. Plugałe. No dobra, dobra, jest zepsute. Wszystko jest zepsute, ale mógłbyś to przeskoczyć, człowieku. Weź mnie nie denerwuj nawet. Okej. Tu nie przejdziemy. Tu jest lampa. Kurde, no znowu będę musiał wybierać. No po coś dali nam tą lampę. Dobra, spróbujemy wejść tutaj. O fuck. To po to nam to dali. Okej, dobra. Pewnie już powinienem kończyć odcinek, ale na razie mi się nie chce. Niech będzie dłuższy odcinek tym razem. Niech to będzie dłuższy odcinek. Drop. War World. No niestety, papa, moja M16. Może jeszcze kiedyś się spotkamy. Ej, no co to ma być? Miało być ciemno, chyba. Czy ja wyszedłem w złą stronę? Nie no, niemożliwe. Co się dzieje w tej grze? Tu jest przecież jasno. Dobra, wydropmy to tu. Chodźmy tu. Dobra. Kolejne. Ammunition. Tutaj jakiś błąd mamy. Dobra, chodźmy dalej. Już nie przedłużajmy, nie zwracajmy uwagi na to wszystko, co tu się dzieje. Po prostu chodźmy do domu. Musimy sprawdzić wreszcie, co z naszą mamą. Tak dawno nie dzwoniła do nas, nie smsowała. Właśnie, dlaczego mama Simona tak naprawdę nie zadzwoniła do niego, tylko wysłała SMS-y. No błagam, przecież mamy zawsze dzwonią. Po 10 razy, a potem... Czemu nie mogę ruszyć? Mogę, dobra. Coś mi się wydaje, że to będzie finał, ale właśnie... Zawsze jak mama zadzwoni już po 10 razie... No to właśnie tak trochę, no... No niezręcznie się trochę robi, bo tak... No, trochę głupio, że my nie odbieraliśmy. Trochę głupio. Zwłaszcza jak grozi, że zadzwoni na policję, że będzie nas szukać, jak się nie zgłosimy do domu. Co oczywiście nigdy się nie zdarza, ale i tak się czujemy nie najlepiej. No dobra, co my tu mamy? Co tu się będzie dziać? Jaki zapis bym chciał? Mom? Mom. Where are you? Mom? Mom! Zobaczmy, jak Simon mieszka. Co on tutaj ma? O, frukti. A, wiem co to jest. Frukti. Garnier. I jakieś inne coś tam. A tutaj, pamiętajcie, uważajcie na to, że na waszej pompce od mydła mogą się pojawić złe zarazki. A tutaj mamy jakieś chore perfumy i przybory do pielęgnacji i higieny. Chore dlatego, że no, są niewyraźne. A tu mamy jaką pastę? Co to jest? Klapa oczywiście opuszczona, więc widać, że ma...
baba tu mieszka. X-ul o fluor, coś tam. No ale tuż czyściutko, bardzo czyściutko. No ale jak się mieszka z mamą, no to ja już nie mieszkam, więc... No myśli, że dlaczego kąt kamerki zawsze jest ustawiony tak, wiecie, na szafę, na tam gdzieś tam na sufit. No, to już wiecie czemu. Bo jest bałagan. A mi głupio jest tak trochę pokazywać to, co mam w mieszkaniu, jak jest bałagan. Okej, co my tu mamy? O, zapis, ale fajnie. O, Kirkwill. Ach, przeszliśmy taką długą drogę, słuchajcie. To jest mój pierwszy taki poważniejszy let's play. Znaczy poważniejszy w sensie, że no gra jest taka dłuższa i w ogóle bardziej złożona. Bo szczerze mówiąc, to jest stand alone, więc ja to traktuję już bardziej jako normalną grę, a nie modyfikację. Chociaż mimo wszystko, no i tak to jest modyfikacja, od tego się zaczęło, ale no, jestem w stanie nadać znamiona normalnej gry. Zobaczmy, co się stanie. O kurwa! Co to było? Ej, come on! My life ends here, co? What the fuck? No i gdzie mam iść? Dobra, może tutaj, bo... Inne rzeczy mi się nie podobają, jaka psychodela. Co się tu dzieje? O, dziękuję. O, fuck! O, okej. Okay. Load! Dead! Śmierć! Albo martwy. Nie, to nie jest dead. Dead to nie jest śmierć, tylko martwy. Stanąc przyszedłem. Biegłem. Okej, co się tu dzieje? No, dobra. Muszę to przeskoczyć. Dobra. Idziemy sobie dalej. Uff, no cóż. O, tam wolałbym nie iść. Może tu. O kurde. Ale to musiały być twarde narkotyki, naprawdę. O! Ho. Nie, dobra, idę stąd. Tam chyba spadnę, nie? I umrę. Co tu się dzieje? Dobra, nie. A tu? Oho, dobra, tam lepiej nie. No to nie wiem, może tutaj. Może tutaj spróbujemy jeszcze raz. Tam chyba mogę przeskoczyć, tak mi się coś wydaje. O nie! O co tu chodzi, lody? O, udało mi się, dobra. Tutaj trzeba było przeskoczyć. Tędy nie pójdziemy. Znowu pierdzielone elementy platformowe, których nie lubię. W tego typu grach. O kurde. Tu teraz... Tak, nie wiem. To wszystko jest takie chore. Wow, ale... O, dobra, już możemy sobie dać spokój. O, udało mi się! Dziękuję! Czyżby to miał być koniec? Nie, na pewno nie. Co ja chyba marzę. Mogę sobie pomarzyć. O, ale przynajmniej jest zapis. To jest dobry akcent. Co mnie teraz uczeka? Co mnie tu teraz czeka? Co to za gówno? O! Czekajcie. Wszystko takie zamazane. Już mnie trochę denerwują te dźwięki.
Co to jest? Mam potem skakać? O! O, fuck! No nie, znowu to samo! Jak ja nie lubię takich rzeczy. No dobra, w sumie to nie jest aż takie złe. Dobra, teraz tu. 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 O nie! No fuck! O! O, piękny koniec. Dobra, jesteśmy coraz wyżej. To nie spierdzielić teraz tego. O fuck, wysoko, wysoko. Spinamy się. O! O fuck! Nie, ja nie mogę się utopić. Dobra. Gdzie teraz? Te dźwięki już mi grają na nerwy trochę. Te w tle. Dobra. Oho, daje mi morfinę, pewnie będzie walka z jakimś bossem. Świetnie. Jeszcze tak w ogóle nie wspomniałem o tym nigdy, że w Cry of Fear jest dużo zakończeń. Nie wiem ile dokładnie, ale no z ponad 4 są. Może nawet więcej, no pewnie może nawet więcej, o wiele jest. Ciekawe jakie ja będę miał. Kto to? A, czekajcie, to... To jest Simon, tylko że ten taki inny Simon, ten którego widzieliśmy wcześniej. No, to jest on, widzieliśmy go... Mam do niego strzelać chyba, nie? Co ja mam tu robić? What? No sorry, ale bez problemu mógłbym go... A, one mają te, jakieś te barachła na głowie. Dobra, dawaj mi więcej. A nie, nie zadaję mu obrażeń żadnych, niestety. I co teraz? A! Tu coś jest. Muszę wyrzucić niestety morfinę. Ale chyba tylko na chwilę. Aż 5 morfin, to jest dosyć sporo. No to dobra, zabór. Gdzie to włączyć? Nie, są w ogóle te. A dobra, tutaj. No gdzie ten zawór mam użyć? Tutaj. Od razu bierzemy morfinę. Przypisujemy i jedziemy. Wow. Au, no jak ja mam tego unikać? Au. Rzucałem we mnie tym barachłem. Ale to jest podobne do tej, jak co do tej walki na arenie. Co widzieliśmy na początku, znaczy na początku, kiedyś tam. Jeszcze używamy morfiny. Dobra, teraz tą. Powinno coś wypaść z tych potworków. Chyba. O, jest. A, kolejny zawór musimy znaleźć tutaj. Miejsce raczej na zawór.
Jeszcze nie będę wyrzucał R16, żeby przypadkiem potem nie żałować tego, bo może znajdziemy jeszcze amunicję tej broni. No i kręcimy, kręcimy, kręć, kręć. Jedziemy. Au, no. Ja nie wiem, w którą stronę to poleci. Kurwa. Gówno. No gówno, to jest gówno. Uciekaj, kurwa! O matko, przyjebał mi z kierownicy zaworu raczej. Suicide, o jakie mroczne. O. O, jaki biedny. Au. Mam jeden, dobra. Potrzebujemy morfiny znowu. Czy ten sam nie powinien już w ogóle zejść na coś po przyjęciu takiej dawki morfiny? Czy on jest już tak wyćwiczonym narkomanem, że nie robi to na nim wrażenia? Tutaj. Gdzie jest morfina? Tutaj. Au! Jest głupie. Ach, przeskoczyłem. Nie robi to na mnie wrażenia. Walcie się tam, no, walcie się. Brawo, gratuluję. Gratuluję, friendly fire 100%. Ja wam trochę pomogę się pozabijać. O, tylko nie tutaj. Dobra, wykończymy go z tego. Okej. Ale no, morfinę sobie jeszcze zostawimy. Dobra, zostało nam chyba tylko tutaj. Czy tam morfinę wyrzuciłem? Tutaj. Otworzyło się. Co się dzieje? Co to, co? Ej, 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 come on. Ej, ja tego nie robię. Ej, nie bij go, nie bij samego siebie. Ej, co ja mam tu robić? Ej, co jest, co ja mam tu robić? Mam tu, nie wiem, walczyć z tym, opierać się? Czemu go po prostu nie zastrzelisz, jeżeli... What? Zabiliśmy samego siebie! Zabiliśmy samego siebie, o kuźwa! Czy wiecie, co to znaczy? Wiesz, co to znaczy? To my Polacy! Bez wódki, grymasy! To my Polacy! Hit by Car to było z początku. I just couldn't live this life anymore. My paralyzed legs made me worthless, and I felt like an outsider ever since the accidents. Anxiety and depression controlled my life, and there was no way out of this box.
friends looked right past me. My family abandoned me. Nobody wants a cripple. Especially one that would need help. Fucking worthless. Kurwa, ale... The only person that ever tried to help me was my doctor. He tried a lot. He is the only reason this book exists. Writing it has helped me put things into perspective, I think. But in the end, it hasn't really changed anything for me. I still felt like shit. I was still all alone in solitude. For now, if you're reading this, I'm sorry. There were no choices left. I made up my mind. Not everyone can be saved. I had to end my life. And I had to take my special person with me. Sophie. I wanted to keep her with me. I wanted to keep her all for myself. I hope her body is rotting away when you find her. This is my conclusion. This is my end. Farewell, everyone. Kurde. Czy coś będzie jeszcze? No naprawdę. No, spodziewałem się, znaczy niekoniecznie, niekonkretnie czegoś takiego, ale wiedziałem, że to wszystko, co tu się dzieje, jest jakąś... jakby... to jest... Wszystko, co się działo w tej grze, jest strasznie takie symboliczne. Oczywiście to nie jest gra o tym, że miasto zostało opanowane przez jakieś potwory i w ogóle, tylko to wszystko działo się bardziej w psychice bohatera. I on właśnie walczył sam ze sobą po tym, jak właśnie został uderzony przez samochód tam na początku, pamiętacie? Znaczy... Tylko nie pamiętam, czy to rzeczywiście akurat wtedy to ten sam początek, kiedy on jechał tym tramwajem, czy to czy było dosłownie tak się tak to wyglądało, czy to też było jak tak w jego wyobrażeniach. Dobra, czy coś jeszcze będzie? No co mogę powiedzieć o tej grze? No dosyć długa była, nie powiem. Spodziewałem się, że to będzie krótsze, że to zajmie, nie wiem, 3/4 maksimum tej długości co teraz. No, a jednak była dłuższa ta fabuła. No, oczywiście to jeszcze nie jest koniec mojej historii z Cry of Fear, bo jeszcze się uruchomi jakiś inny tam tryb. I będą jeszcze te custom stories do ogrania, więc no, naprawdę można jeszcze będzie tutaj dużo pograć w tą grę. Jak bym ocenił tą grę na koniec? Na początku dałbym tak 9 na 10, że bardzo dobra, w sensie no prawie że bez wad. No ale niestety, Cry of Fear to nie jest Dead Space i to nie jest najlepsza gra na świecie. I teraz musiałbym jej dać gdzieś tak 7 na 10, 7,5 na 10, coś w tym stylu. No bo troszeczkę się dłużyłam już pod koniec i trochę uleciało tego klimatu, ponieważ no przyzwyczaiłem się po jakimś czasie już do tych jumpscare'ów. No co racja, w tym lesie nagle się zmienił trochę klimat i tam rzeczywiście było nieźle to zrobione. Ta atmosfera bardzo gęsta była w tym lesie. To była jedna z najgorszych lokacji. No ale mimo wszystko już pod koniec było trochę gorzej. Trochę gorzej z tym całym klimatem. No i trochę mało różnorodności było w tym wszystkim. Mało różnorodne. To znaczy, robiliśmy dokładnie wszystko to samo, co od samego początku. Także zauważyłem, że już pod koniec nie było zbyt wielu zagadek.
Pamiętacie, na początku musieliśmy, wiecie, szukać hasła, musieliśmy jakieś tam inne rzeczy robić, a później ta gra zamieniła się w typowe weź, idź, przynieś, pozamiataj, weź, przynieś ten bezpiecznik w to miejsce, potem weź go z powrotem i też dużo backtrackingu strasznie było, bardzo dużo było backtrackingu. Szkoda, że nie było, szkoda, że nie dodali jakiejś mapy. Nie mówię tutaj o minimapie typowej na przykład dla, no, Wiedźmina 3, wiecie, jaka tam jest minimapa. Tylko żeby po prostu mieć przy sobie ten kawałek kartki, albo nawet to nie musiałoby być kawałek kartki, moglibyśmy po prostu zrobić zdjęcie tej mapy, które mieliśmy na przystankach. No czemu Simon nic tego nie zrobił? Skoro miał telefon, moglibyśmy przez jakiś czas korzystać z tego, z tej mapy. Thanks for playing. Statistic and grade. Dobra, co jeszcze miałem powiedzieć? No i nawet ta mapa nie musiała nam pokazywać, gdzie się aktualnie znajdujemy, ale na podstawie, wiecie, znaków drogowych, znaczy znaków tych tabliczek informacyjnych, moglibyśmy wywnioskować, gdzie trzeba iść. No dobra. Okej. No dobra. I co jeszcze mogę powiedzieć? No, ogólnie pozytywnie, bardzo się cieszę, że udało mi się skończyć pierwszego takiego dłuższego let's playa. Kolejną grą będzie Dead Space, jaką skończę, Dead Space 1. Musiałem przerwać się, zagrajmy w Dead Space, ponieważ prowadzenie dwóch let's playów byłoby zbyt czasochłonne i zbyt ambitne. No i ten odcinek będzie najdłuższy, no ale no nie martwcie się. No dobra, Statistics and Grade. Shots fired. Okej. No, tyle razy wystrzeliłem. Shots, hits, tyle razy uderzyłem. Okej, czyli możemy obliczyć moją... Okej, jest podane. 65% celności. To chyba nie jest tak źle. Więcej niż połowa. 36 morfin. 99 razy zapisywaliśmy. Znaleźliśmy 15 broni. Wzięliśmy tyle obrażeń, 2101, przebyliśmy prawie 65 km, no tak zaokrąglając w górę. Graliśmy w sumie 8 godzin i 18 minut, 19. Zabiliśmy 62 wrogów poprzez walkę wręcz i zastrzeliliśmy 205, normalny i ending scene, zakończenia 2. Jak to? I D mamy, to chyba zakończenie D jest, nie wiem, może. Okej, okay. Unlocked, Afraid of Monsters Seed, Camouflage Hoodie, Half-Life Creators Hoodie, Developer Commentaries, no? Nightmare Mode, Book Page 1, Book Page 3, 5, Doctor Mode, czyli to jest ten tryb. Okej, no i co teraz mi tutaj czeka? Zakończyliśmy grę, czekajcie, sprawdzimy. Custom Campaign. Okej, czyli tutaj, okej. Scrolls. Pewnie będzie można jeszcze pościągać dużo więcej tego wszystkiego. Z internetu. Join server. Ciekawe, czy są jakieś serwery. Refreshing server list. Cry of fear. No coś nie chce się znaleźć. Jakby to był CS, to byśmy już dawno znaleźli jakieś serwery. Dobra. Resume game. Host, możemy schostować serwer, ale to wygląda dokładnie tak jak w CS-ie. Czy w Half-Life, yeah. Resume game. Languages, nie. Mam jako był. No, Doctor's Story. Tu możemy sobie poczytać jakieś fajne pierdoły. Zablokowane. Aha. No, fajnie. Jak się z tego wychodzi? All the weapons.
Jak się z tego wychodzi? Czy ja mam tu dzisiaj coś nacisnąć? Okej, okay, odblokowane. Nightmare difficult mode. Oho, nie chcę tego sprawdzać. Enable in difficult mode. Aha, in difficult menu. Okej. Okay. Tutaj możemy w to zagrać. Equip in secret room. Mamy secret room. Dobra, zaraz wracam. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze extras. Donate to get instant access to the TPM, SMG and SS Fangs. Możemy donatować. Czy ja to zdonatuję? O nie, nie, dobra, nie będziemy donatować bez przesady, nie będę bez płacił za bronię. Official soundtrack, memories, soundtrack, clothes, efforts, DC, director's cut. Możemy... O, możemy to sobie zainstalować. Kurde, ile tego jeszcze będzie, no... No nieźle. No to się narobili chłopaki. Oczywiście spluwa do czoła i hopsasa. Stare to jest. Kurde, nie wiedziałem, że ta gra jest taka stara. Dobra, nie będziemy tu na razie się na tym... Facebook oczywiście, bo bez Facebooka to nie istniejesz. Dobrze, to byłoby chyba na tyle w takim razie. Także dziękuję wam za oglądanie. To był naprawdę świetnie spędzony czas, przynajmniej według mnie, bo fajnie mi się w to grało. Pomimo że tego, że mi się troszeczkę gra nużyła pod koniec, ale i tak bardzo lubię tę grę i na pewno jeszcze do niej wrócimy. A ja dziękuję wam za obejrzenie tego let's playa i do zobaczenia w kolejnym, nie odcinku, ale w kolejnej serii. Także do zobaczenia i cześć.